Marek spędził cały wieczór sam, ponieważ Zuza poszła do pubu spotkać się ze znajomymi i wróciła późno w nocy. Następnego dnia rano przyjeżdża była żona Marka. Słuchaj, musimy porozmawiać, ale herbaty czy kawy chcesz? Kawę, proszę. Czarna? Czarną. Słuchaj. Nie podoba mi się, jak traktujesz Justynę. Ona uważa, że chcesz... Zostaw Justynę. Mamy poważniejszy problem. Zuza zawaliła studia i dlatego wróciła na stałe do Krakowa. Słucham? Tylko się nie denerwuj. Nie, ty tak na serio? No poważnie? Kilkadziesiąt tysięcy poszło się... Poszło w błoto. A mówiłem, żeby studiowała tutaj na miejscu, a nie zagranicznych uczelni się zachciało. I co, że sobie języki podszlifuje? Marek, nerwy tu nic nie dadzą. Trzeba jej pomóc. Trzeba dać jej pracę w firmie. W końcu i tak kiedyś ją przejmie, prawda? Nawet tak sobie pomyślałam, żeby ją na nią przepisać. Przecież ona nie ma pojęcia o prowadzeniu biznesu. To się nauczy. Poza tym to tylko formalność. Pomagalibyśmy jej we wszystkim, mielibyśmy ją na oku. No i byłby jeden właściciel. To ułatwiłoby nam wiele spraw. Kaśka, co ty wymyślasz? Jak jeden właściciel? Kaśka, to jest nasza firma, a ja nie zamierzam iść jeszcze na emeryturę, rozumiesz? Ale ona musi mieć obowiązki. Musi się nauczyć tej odpowiedzialności, Marek. Słuchaj, miała studia i je zawaliła. Nie podoba mi się twój plan. Zresztą nie podejmę żadnej decyzji bez konsultacji z Justyną, a domyślam się, co ona powie. Ale po co się domyślać? Możemy od razu jej zapytać, gdzie ona jest. Nie ma jej, wyprowadziła się wczoraj. Bo co? Bo Zuza to śpi? No wiesz co? Kaśka, proszę, nie komentuj. Okej, racja. Twoja narzeczona, twój problem. Ale jeśli chodzi o firmę, to ja jako jej współwłaścicielka mam więcej do powiedzenia niż zwykła pracownica, więc sorry. Ale zdanie Justyny nie będę brała pod uwagę. Słuchaj, bez konsultacji z Justyną nie podejmę żadnej decyzji. Powinna być za godzinę na siłowni. Córuś! Chcesz kawki, tata zrobi? No pewnie, ratujecie mi życie. Kochanie, rozmawialiśmy z tatą na temat twojej sytuacji i postanowiliśmy, że pomożemy ci się ustatkować. No spoko. Ale musisz pracować w firmie. Poza tym w końcu będzie twoja, prawda? Może już nawet niedługo? Wow! Zuza, ale najpierw musisz się ogarnąć. Musisz przystopować z imprezami i zadbać o siebie. No okej, w porządku. No. Kaśka, dlaczego powiedziałaś Zuzi, że ją zatrudnimy? Ja na nic takiego się nie zgadzałem. Nie musiałeś. Dla mnie najważniejsza jest córka. I dla ciebie też powinna być. Powinieneś w końcu wyjść spod pantofla swojej rozwiedrzonej narzeczonej. Słuchaj, dobrze ci radzę. Nie przeginaj. Ja bez rozmowy z Justyną nie podejmę żadnej decyzji. Jak chcesz. Ale Zuza i ja jedziemy z tobą do siłowni. Chyba żartujesz. No co? Zuzce przyda się trochę ruchu. Jadę sam. Będziemy zaraz za tobą.